Cześć, tu Gmeru HDTV Polska. Ostatnie tygodnie spędziłem w towarzystwie najnowszych konsol, czyli Xbox Series X oraz PlayStation 5. Patrząc po waszych pytaniach i komentarzach na forum, najwięcej pojawiło się ich w związku z telewizorami Samsung, dlatego to od nich rozpoczniemy omawianie współpracy z nowymi konsolami, ale również z PC. Tego ostatniego miałem okazję testować zaraz po premierze kart RTX 3090 od Nvidia w Brand Store Samsunga 3 października i to tam przeniesiemy się w drugiej części tego filmu. Nie będzie nieprawdą stwierdzenie, że obecnie telewizory koreańskiego producenta posiadają najwięcej funkcji dla graczy. Licząc dokładnie, jest ich aż 8, co wydaje się tutaj wynikiem podobnym do monitorów komputerowych, a czasem i nawet więcej. Mamy tutaj na przykład port HDMI 2.1, który pozwala osiągnąć 4K w 120 klatkach na sekundę albo 8K w 60, VRR FreeSync Premium, czyli płynny obraz bez efektu zacinania, tryb Motion Plus Gra, czyli dodatkowe upłynnianie gier, ALLM, czyli automatyczny tryb gry optymalizujący najlepsze ustawienia telewizora, input lag wynoszący zaledwie 9,8 milisekundy, dynamiczny korektor czerni, który sprawia, że żaden detal nie umknie nam naszej uwadze. To jest funkcja znana z monitorów. Funkcja MultiView, która dzieli ekran na dwie części i pozwala na przykład doskonalić gamingowe umiejętności przez puszczenie na tej drugiej części na przykład obrazu z YouTube'a. I realistyczne doznania dźwiękowe dzięki funkcji OTS, czyli dźwięku podążającego za obiektem. W tym wideo skupię się na modelach QLED od linii Q70T, bo to właśnie od niej rozpoczynają się ekrany z wbudowanym portem HDMI 2.1, który został oznaczony w telewizorach jako czwarty. Co ważne, od 55 cali, gdyż Q70 może wystąpić też w 49 lub 50 calach. Jak wygląda konfiguracja telewizora, aby wszystko poprawnie współpracowało? Po pierwsze, należy sprawdzić jego aktualną wersję oprogramowania. Ostatnie dni przyniosły aktualizacje, które w znaczący sposób poprawiły współpracę zarówno z konsolami nowej generacji, jak i z PC. Nowy firmware można wgrać przez sieć lub bezpośrednio z pliku wcześniej wgranego na pamięć USB. Kolejną kluczową rzeczą, aby wszystko poprawnie działało, jest włączenie rozszerzonego sygnału wejściowego na porcie HDMI. Gdy w ustawieniach Xbox Series X zobaczycie menu z wieloma błędami w ustawieniach ekranu, to znaczy, że prawie na pewno macie wyłączone wspomniane rozszerzenie sygnału wejściowego. W naszym przypadku interesuje nas najbardziej port o numerze 4. Aby go włączyć, należy przejść do ustawień ogólnych, następnie do menedżera urządzeń zewnętrznych, a w dalszej kolejności do rozszerzenia sygnału wejściowego. To tam zaznaczamy interesujący nas port HDMI. Jak telewizory Samsunga działają z Xbox Series X oraz PlayStation 5? Obecnie współpraca jest wzorowa. Wszystko ze względu na bezproblemowe połączenie konsoli nowej generacji przez port HDMI 2.1. Daje nam to m.in. możliwość włączenia trybu VRR w trybie FreeSync, który kontroluje przez cały czas płynność obrazu bez efektu zacinania. VRR to system kompensacji spadków FPS w grach oraz redukcji input lagu. Jeśli dany tytuł nie wyciąga np. stałych 60 czy 120 klatek, lecz np. oscyluje w granicach 45 czy 50, czy też 110-115, to dzięki VRR nie powinniśmy odczuć żadnego szarpania animacji ani rozrywania ramek obrazu. Informację to widać doskonale, gdy wywołamy pilotem port HDMI, co możecie właśnie zobaczyć na ekranie. FreeSync działa zarówno w Full HD, w 1440p oraz w 4K. Co ciekawe, na telewizorach bez VRR zauważyłem problem z tak zwanym rozrywaniem ramek obrazu przy szybkim ruchu w DIRT 5 chociażby. Kolejna bardzo ważna sprawa to współpraca ekranów Samsunga z trybem 120 klatek na sekundę. Ta niemal już mityczna wartość doczekała się mnóstwa historii w ostatnich tygodniach oraz wyobrażeń, czy potrzebuje do działania HDMI 2.1 czy nie. Odpowiedzi są tak naprawdę dwie. Aby zagrać w trybie Full HD lub 1440p w 120 klatkach, nie potrzebujemy HDMI 2.1. Jednak warto zaznaczyć, że mało który telewizor na rynku wspiera rozdzielczość 1440p. Samsung akurat to umożliwia. Jeżeli jednak chcemy ustawić konsolę w 4K 120 Hz, to port HDMI 2.1 jest wymagany, a do tego potrzebujemy też odpowiedniego kabla.
Teraz co ważne, te dodawane do konsoli Xbox Series X oraz PS5 są w 100% w porządku, jednak gdyby były za krótkie, szczególnie w PlayStation 5, to polecam tutaj sięgnąć na przykład po kable Magic Link dostępne na stronie producenta, z których na co dzień korzystamy w naszej redakcji. Jak działa tryb 120 Hz? Gier miało nie być za wiele na premierę, a okazało się, że większość obecnie wydanych tytułów dostało takie wsparcie lub właśnie dostaje odpowiednie łatki, jak chociażby na przykład kolekcja Halo. My skupimy się na przykład na najnowszym Dirt 5, jak również Ori oraz The Falconer. Dirt 5 akurat posiada 3 tryby działania, w tym jeden z nieco okrojoną grafiką w szczegóły, ale działający w trybie 120 klatek na sekundę. Pozostałe to wariacje 60 klatek. Jak gra się z tak dużą płynnością? Oczywiście taka płynność przydaje się najbardziej w grach, gdzie bardzo ważna jest szybka reakcja. Wyścigi są tutaj doskonałym przykładem, ale również wszelkie strzelanki multi z pierwszej osoby czy gry pokroju Ori pokażą wam drugie życie. Czytając komentarze graczy na ten temat, mówią oni, że na przykład gdy ktoś spróbuje zagrać w 120 klatkach w Gears 5 w multi, to już będzie bardzo ciężko wrócić do trybu 60 klatek. Obraz na Samsungu jest ostry i dużo płynniejszy. 120 klatek istotnie pomaga ograniczyć smużenie w dynamicznych tytułach. Widać to doskonale w momencie, kiedy nagramy dwa sygnały i odpowiednio je zwolnimy. Na widocznym przykładzie obraz w 60 klatkach zaczyna być mało płynny, podczas gdy 120 klatek nawet po zwolnieniu nadal jest bardzo płynne. W szybkim ruchu może i ciężko od razu to wychwycić, jednak uwierzcie mi, że grając można to bardzo odczuć i ma to duży wpływ na osiągane przez nas wyniki. Nie spodziewajcie się więc, że od razu zobaczycie taką przepaść na tak zwane oko, jak między 30 a 60 fps. Tutaj jest nieco inna sprawa, chodzi o odczucia i czas reakcji, a nie o to, jak wygląda obraz. Do tego wszystkiego dochodzi rekordowo niski input lag, który wynosi jedyne 9,8 milisekundy. Zmierzyliśmy go w redakcji. Responsywność telewizora jest więc znakomita. Nic nie jest bowiem tak istotne w telewizorze gamingowym jak to, by gracz nie miał możliwości odczuć jakiejkolwiek zwłoki czy opóźnienia pomiędzy tym, co faktycznie dzieje się w grze, a co pokazuje ekran. Pojęcie pomiarów input lag w TV, jakie robimy, to nieco inna bajka niż podawanie wyników w monitorach. Input lag w telewizorze mierzymy zawsze w centrum ekranu, gdzie sam czas przesyłu informacji przez interfejs HDMI wynosi 8 milisekund, ponieważ obraz adresowany jest linia po linii. W związku z tym, że nie istnieje fizyczna możliwość zejścia poniżej tej wartości, wynika, że sam telewizor z siebie dodaje zaledwie 2 milisekundy. Nie ma więc możliwości, by jakakolwiek istota ludzka wyczuła opóźnienie tego rzędu, czyli lag w telewizorach Samsunga jest ultra niski. Przejdźmy do tematu współpracy telewizorów Samsung z komputerami PC i kartami Nvidia GeForce serii RTX. W naszych testach używamy karty firmy Asus, a dokładnie modelu Asus TUF Gaming RTX 3090. Gdy karty wchodziły na rynek, postanowiliśmy odwiedzić Brand Store Samsunga i sprawdzić działanie m.in. z telewizorami 8K Q800T oraz najpopularniejszym modelem 4K do grania, czyli Q80T. 8 lat temu, 3 października, testowaliśmy pierwszy telewizor na świecie 4K. Mija 8 lat, mamy znowu 3 października, ale 2020 roku. No i do naszej redakcji kilka dni temu wjechały najnowsze karty graficzne od Nvidia, czyli GeForce RTX 3090. No powiem wam, ogromne wrażenia, niesamowita jakość obrazu. No i dzisiaj będziemy chcieli wam powiedzieć parę naszych wrażeń, jak to wszystko podłączyć, jak skonfigurować. W związku z tym przyjechaliśmy do Brand Store'a Samsunga. Będziemy chcieli wam to pokazać na dwóch najnowszych telewizorach. Jednym 8K, a drugim 4K. Po mojej lewej stronie znajduje się najnowszy QLED Q800T, na którym będziemy prezentować, jak wyglądają gry właśnie w 8K w 60 klatkach, dlatego że taka jakość, już wam zdradzę, jest do osiągnięcia wielu gra, chociażby Forza Horizon 4, którą wam zaraz pokażemy. Natomiast drugi telewizor, który tutaj się za mną znajduje, jest to bardzo ciekawa propozycja pod względem ceny do jakości i też posiadacze najnowszych konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X powinni się nim zainteresować. To jest telewizor 4K, tak jak mówiłem, Q80T, wspierający 4K, ale w 120 Hz. Dlaczego? Ponieważ zarówno ten telewizor, jak i ten telewizor wyposażone są w najnowszy port HDMI 2.1 i o tym porcie też jeszcze wam na tym filmie powiemy. No to co, słuchajcie, składamy to wszystko, podłączamy
i prezentujemy Wam, będę chciał Wam wrażenia pokazać, jak to wszystko wygląda. Zapraszam. Po podłączeniu tak mocnego PC przenosimy się kilka lat do przodu względem nawet najnowszych konsol, które właśnie wchodzą do sprzedaży. Telewizor Q800T umożliwia bowiem bezproblemowe i bardzo często płynne granie w rozdzielczości 8K przy 60 klatkach na sekundę. Testowałem, słuchajcie, wiele gier i chociażby Forza Horizon 4 w 8K bez problemu na najwyższych ustawieniach osiągała stałe 60 fps. Efekt oczywiście powalał, jednak miejcie na uwadze, że przy tak ogromnej rozdzielczości warto zakupić ekran o naprawdę sporej przekątnej, a nawet i przy takim trzeba będzie siedzieć dosyć blisko, by zauważyć wszystkie szczegóły wynikające z 8K. My na HDTV Polska wprowadziliśmy pojęcie pewnej złotej wartości określającej odległość, z jakiej najlepiej ogląda się treść, np. gry czy filmy, na ekranie telewizora. Wynosi ona 1,5 cm odległości na każdy cal ekranu. W związku z tym przed 55-calowym ekranem 8K powinniśmy siedzieć maksymalnie w odległości 1 metra, jeżeli chcemy zobaczyć, słuchajcie, wszystkie szczegóły. Siadając dalej, będziemy je sukcesywnie tracić. Tak działa po prostu ludzkie oko. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym kalkulatorze odległości, do którego przeczytania już teraz Was zapraszam. Wiele osób zdecyduje się jednak na korzystanie z rozdzielczości 4K, ale we wspomnianych 120 klatkach na sekundę. O ile na konsolach bardzo często musi być redukowany poziom grafiki, tak w przypadku PC możemy zdziałać takie cuda, że Dirt 5 chodzi w 4K 120 fps, ale na najwyższych ustawieniach szczegółowości i detali. Sprawdzałem też m.in. Doom Eternal, który przy szybkich ruchach był dużo ostrzejszy niż w przypadku 60 Hz. To robi naprawdę ogromne wrażenie, gdy przed nami stoi ekran o przekątnej np. 82 cali, a obraz jest tak ostry i płynny. Są oczywiście gry, które dużo ciężej radzą sobie z takimi rozdzielczościami, np. Control, gdzie musimy powalczyć ze skalowaniem oraz redukcją szczegółów, gdyż 8K plus np. Ray Tracing jest wyjątkowo obciążające nawet dla takiego potwora jak RTX 3090. Tutaj jednak z pomocą przychodzi dość rewolucyjna technologia od Nvidia, jaką jest DLSS, która ma na celu przyspieszenie działania gier kosztem małego spadku jakości obrazu, w tym redukcji rozdzielczości i jej skalowania, ale za pomocą najbardziej zaawansowanych technik dostępnych na rynku. Jak widzicie, 8K jest tu i teraz. Rzeczywiście można już grać w 8K, wiele tytułów chodzi w 60 klatkach, oczywiście są tytuły, które chodzą w niższej jakości, ale to wszystko jest do skonfigurowania, na pewno RTX 3090 dostanie jeszcze wiele razy sterowniki, tak naprawdę te gry dopiero z przyszłości wykorzystają jego pełny potencjał. Oczywiście za to wszystko też trzeba na ten moment słono zapłacić, no ale słuchajcie, nie można mówić, że to jest za wcześnie, dlatego że jak powiedziałem, 8 lat temu testowaliśmy pierwsze gry i pierwszy telewizor w 4K, to aż 8 lat minęło, jest najwyższy czas, żeby coś poszło do przodu. Też warto zwrócić uwagę jednak na 4K w 120 klatkach, dlatego że ta jakość będzie pojawiać się na konsolach nowej generacji. Widzieliście u nas na portalu, są listy, więc z grami właśnie, które w 120 Hz będą chodzić, czy w 4K, ale też na przykład Full HD, chociażby Dirt 5 będzie właśnie wykorzystywać tą super płynność i ostrość obrazu, ale w jakości Full HD. No i telewizory, ten Q800T Samsunga QLED i Q80T to naprawdę bardzo fajne propozycje, telewizory naszpikowane, jeżeli chodzi o funkcje dla graczy, o nich oczywiście możecie przeczytać na naszym portalu też, więc zapraszam od razu do testów, no i na nasze społeczności podzielcie się też komentarzami pod filmem oraz na naszym forum. W takim razie dzięki piękne, do zobaczenia, cześć!